Szczęść Boże, coś wam powiem. Grzech zaczyna się w sercu człowieka. Grzeszne czyny są owocem grzesznego zamiaru, do którego doszło dużo wcześniej. Każdy z nas ma to coś, co przeszkadza być w zgodzie ze sobą i z Jezusem. To są często małe grzeszki albo poważne przewinienia, które obciążają nasze serce. Trudno nam jest zrezygnować z pewnych przyzwyczajeń, które opanowały naszą duszę. Potrzebujemy dużo czasu, żeby pojąć swój błąd i spojrzeć na niego z dystansu. To pozwala nam zobaczyć siebie w różnych sytuacjach, w których skracamy sobie drogę. Pójście na skróty przez życie może nas uśpić, a przez to łatwiej nam się pogubić, bo po drodze przeoczyliśmy jakieś konkretne wskazówki. W oczach ludzi ten, kto ciągle postępuje źle, a raz jeden zrobi coś dobrego, ten jest wychwalany. Natomiast gdy całe życie człowiek był dobry, a raz zdarzyło mu się coś źle postąpić, tego wszyscy odrzucają i traci zaufanie. Dziwni jesteśmy w tym postrzeganiu innych. Jednak jakoś nie mamy takiego krytycznego spojrzenia względem siebie. Jezus mówi, jeśli twoje oko, twoja prawa ręka są powodem do grzechu, to pozbądź się ich, bo lepiej być kaleką niż potępionym. Okiem są oczywiście nasze myśli i zmysły ulatujące w rozmaite strony. Prawą ręką zaś i pozostałymi częściami ciała określone są pragnienia i skłonności, które zrodziły się w naszym umyśle i które wprowadzamy w czyn. Jezus przestrzega nas przed lekceważeniem szóstego przykazania, bo wie, że grożą nam duże kłopoty. Uwikłanie się w dziwne relacje, które nie są dla nas, mają zawsze swoje konsekwencje. W takim stanie serce staje się rozdzielone między boskie przykazania a ludzkie relacje. Tam, gdzie brak jest zgodności z Bożym przykazaniem, tam zaczynają się kłopoty. A ich finał może być tragiczny i zawsze ktoś przez to ucierpi. Radykalizm w sprawach szóstego przykazania z jednej strony nas odstrasza, ale z drugiej strony buduje w nas poczucie siły. Przekroczenie szóstego przykazania jest zgodne z naszymi zasiankami, no bo taki jest plan. Z drugiej strony wiemy, że tylko wtedy, kiedy przestrzegamy boskich przykazań, dopiero wtedy kroczymy po ziemi mocną stopą, bo mimo wszystko tego chcemy i tego pragniemy. Prawdą jest też to, że inaczej na szóste przykazanie spojrzą mężczyźni, a inaczej kobiety. To wynika z naszej natury. Karol Wojtyła stwierdził, że mężczyźni są kuszeni egoizmem zmysłów. Kobiety są kuszone egoizmem emocji. Mężczyzna chce posiąść ciało kobiety, a kobieta duszę, sferę psychiczną mężczyzny. Oba te pragnienia, jeśli zostaną źle ulokowane, są grzeszne. I choć dzisiaj Ewangelia mówi bardzo trudne słowa, że jeśli coś dla nas jest powodem do grzechu i powinniśmy się jak najszybciej tego pozbyć, to codziennie każdy z nas staje przed wyborem dobra albo zła. Pan Jezus pokazuje nam te dobre rozwiązania. Więc słuchajmy Go, nawet wtedy, kiedy nie do końca nam się to podoba.